Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, razem ze mną bardzo serdecznie Państwa witamy w klimacie zielonoświątkowym. Może być? Szczęść Boże, kłaniam się. Zielonoświątkowym w sensie zesłania Ducha Świętego, tak, rozumiem. Tak. To jak najbardziej, tak. Jest jakaś ławka zarezerwowana dla tych, dla których Duch Święty spływa i taka, gdzie, którą omija? Ławka, w sensie w kościele? Tak. No, ławki są wtórne w kościołach. No dobra, ławka, nawa, salka katechetyczna, ja mam bardziej właśnie coś takiego, że fajnie by było nie mieć tych ławek, bo wtedy jak on spływa, to tak się rozlewa fajnie. Już mówię, o co cię pytam, już też państwu się tłumaczę, żeby tutaj nie tylko nasze śmiechy, chichy, ale mam takie wrażenie, że można powiedzieć, a to święto, ta uroczystość kościelna dla charyzmatyków, dla odnowy w Duchu Świętym, szeroko pojętej, dla tych, którzy będą mówili o darach duchowych. Jakby gdzieś takie mamy pokusy w Kościele, żeby tego Ducha Świętego przywłaszczyć sobie. Nie no, kończy się Pascha. To pierwsze, co trzeba powiedzieć, to jeżeli świętujemy Pięćdziesiątnicę, to znaczy się kończy obchód Paschy. Czyli okresu wielkanocnego, ale właściwie tego, ten wielki obchód Paschy nam się kończy. Więc kończymy świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego, wspominając główny owoc tego Zmartwychwstania, czyli dar Ducha Świętego, który w nas przedłuża nowe życie przyniesione przez Chrystusa. I to jest główna treść. No, czyli patrzysz na Ewangelię. Kropka. No, ale na Ewangelię, na credo, nie? To jest centrum w ogóle, na liturgię, to jest centrum wiary Kościoła, że wydarzenie Chrystusa, którego szczytem jest krzyż i zmartwychwstanie, ono się przedłuża potem we wspólnocie dzięki Duchowi Świętemu. I my z tego jesteśmy. To znaczy powód, dla którego my tu jesteśmy, to jest to, że Duch Święty, ufamy, mieszka w Kościele i działa w Kościele. Dokładnie. W Kościele bardzo szeroko pojęte. Ustosunkuj się, bardzo cię proszę, do tego, co powiedziałam, może to, nie wiem, jakoś zabrzmiało nie do końca precyzyjnie czy udolnie, ale coś takiego mam wrażenie, że się dzieje, że Duch Święty i dary Ducha Świętego, i charyzmaty, i sposób taki też nawet komunikacji, gdzie kwestia działania Ducha Świętego jest bardzo podkreślana w kontekście, czy może nie w kontekście, w kontrze do kościoła tradycyjnego, dla pobożności ludowej i tak dalej. No dzieje się coś moim zdaniem bardzo niedobrego i dlatego bym chciała, żebyśmy to uchwycili już w początku. Powody historyczne są pewne. Mianowicie dość długo wewnątrz łacińskiej tradycji rzeczywiście refleksja nad Duchem Świętym działającym w kościele nie była na pierwszym planie w refleksji nad kościoła. Jeżeli sobie spojrzymy na naukę o Kościele choćby XIX-wieczną i początku XX wieku, to zobaczymy, że ona jest bardzo mocno skoncentrowana na Chrystusie i znacznie mniej na Duchu Świętym działającym we wspólnocie, co było też związane z pewną mentalnością instytucjonalną. To znaczy ta idea, że Chrystus jest głową Kościoła, przekładała się na to, że papież jest widzialną głową Kościoła, w związku z tym zarządza nim i to bardzo mocno było opisywane w kategoriach władzy. Wystarczy wziąć jakikolwiek katechizm z lat powiedzmy 40., 50., 60. nawet XX wieku i to tam wyjdzie. To znaczy jak się otworzy taki katechizm, z którego uczyły się dzieci albo nawet dorośli, to będzie się zaczynało od tego, że Chrystus jest głową Kościoła, a widzialną głową jest papież i w związku z tym posłuszeństwo papieżowi to jest miara przynależności do Kościoła. A o Duchu Świętym nic? I o Duchu Świętym nie będzie zbyt dużo. To znaczy, jeżeli się w ogóle pojawi, to niekoniecznie właśnie w tej części dotyczącej Kościoła, a jeżeli tam, to będzie mowa o tym, że jest duszą tego ciała. No to co się stało ze słowami jakże wymownymi, które czytamy właśnie w uroczystość zesłania Ducha Świętego, że dam wam innego pocieszyciela, który was wszystkiego nauczy, że wiele mam wam do powiedzenia, mówi Chrystus, ale na razie znieść nie możecie. Ja parafrazuję, przepraszam, ale no, jak gdyby bardzo jasne jest przekazanie, że to, czego ja nie zdążyłem, złe określenie, ale czego nie zrobiłem tutaj za bycia na ziemi, tak, mówi Pan Jezus, no to zrobi Duch Święty. I to nie jest tak, że to nauczanie było odstawione na bok w Kościele, tylko że jeszcze to nauczanie samorozumienia się Kościoła, powiedzmy wtedy, kiedy ono się rodzi jako osobny kawałek refleksji, tak, czyli to, co nazywamy eklezjologią dzisiaj, czyli nauką Kościele teologiczną, długo nie było samodzielne.
Mhm. Czyli było częścią jakiejś innej refleksji. Tak się akurat ułożyło w łacińskiej teologii, że zamiast być częścią tej refleksji o Duchu Świętym, tak jak w sumie wynika z credo, to częściej stawało się to częścią refleksji o Chrystusie jako głowie. Co wynika też z Nowego Testamentu. Tylko, że u Pawła, jak mamy nauczanie o Chrystusie jako głowie, to jest w kontekście charyzmatów. No tak. Czyli w kontekście działania Ducha Świętego. W łacińskiej teologii to się bardzo mocno skoncentrowało na głowie i na instytucji. I dopiero jak zaczęliśmy intensywnie czytać Ojców Kościoła na przełomie XIX i XX wieku, to nagle do oczu nam skoczyło teologicznie, oj, że my mamy trochę na jednej nodze ustawioną tę naukę o Kościele. I Sobór Watykański II, ale też dużo takiej pracy eklezjologicznej bazowej, to zaczyna prostować mniej więcej od drugiej połowy XX wieku. W międzyczasie wydarza się to, co nazywamy ruchem charyzmatycznym. O właśnie. I teraz, przepraszam, znowu się wtrącę, bo tak, powiedziałeś o tym, co dzieje się w teologii, powiedziałeś o tym, co dzieje się w kwestii funkcjonowania, tak, Kościoła jako też instytucji, organizmu takiego międzyludzkiego. No a ten XX wiek i nowe wylanie Ducha Świętego, jak to mówimy, każe nam zacząć myśleć o tym, co było na początku, tak, czyli ten opis Pięćdziesiątnicy, że Duch Święty przychodzi w znakach, których nie można zignorować, tak, że to przekracza jakieś nasze właśnie, nie wiem, intelektualne, czy nawet wyciągnięte z głębokiej refleksji teologicznej stwierdzenia, tak, że zaskakuje nas. I teraz ja mam kłopot z tym nowym wylaniem. Bo, a takie funkcjonuje takie sformułowanie, tak, prawda? I ono funkcjonowało nawet bardzo żywo, to znaczy ja pamiętam, jak byliśmy młodzi, to ono w ogóle funkcjonowało bardzo żywo w duszpasterstwie, czyli w latach 90. ubiegłego wieku. I to takim duszpasterstwie, umówmy się, może nie tradycyjnym, związanym, nie wiem, z nabożeństwami majowymi, ale właśnie z... Podstawowym duszpasterstwem. Tak, tak, po prostu grupy, które się w kościele troszkę bardziej modliły, o tak, wiedziały, że to się dzieje. I myśmy wtedy trochę popełnili błąd historyczności znowu. No bo ta fala odnowowa związana z charyzmatycznością, taką ekstatyczną trochę, przyszła do nas jednak poza Kościoła katolickiego, z różnych wspólnot, powiedzmy zielonoświątkowych, ale to jest bardziej złożone. Nie będziemy teraz tego rozkminiać. I wydawało się, że to przyszło z zewnątrz i uzupełniło coś, czego w Kościele katolickim nie było od czasów Ojców Kościoła. Mogę tutaj dygresję, przepraszam, wrzucić? Pamiętam takie spotkanie w gronie chrześcijan różnych wyznań, jakieś kilkanaście lat temu, które miało służyć pojednaniu. I pamiętam modlitwę jednej z dziewczyn z kościoła właśnie jakiegoś ewangelikalnego czy protestanckiego, która z autentycznym przejęciem, wzruszeniem, łzami w oczach mówiła: Boże, dziękuję Ci, że działasz też w kościele katolickim. Po co to mówię? Bo nagle, coś takiego nagle się uruchomiło. Jakby ten Duch Święty w kościele katolickim zasnął. Ja pamiętam wtedy tak trochę sarkastycznie, powiedziałam, no od jakichś 2000 lat, ale potem ugryzłam się w język, powiedziałam, że to spotkanie miało służyć też naszemu pojednaniu i tak dalej. A poza tym było czymś nowym dla obu stron, tak? Że ten Duch Święty tak działa. Natomiast to jest ten błąd chyba, o którym mówisz, dlatego znaczy, to opowiedziałam, tak? Utożsamienie działania Ducha Świętego z konkretnymi jego objawami, to jest błąd poznawczy pierwszy. Że ludzie na przykład modlą się glosolalią, tak? Z darem języków. Tak, to powiedzmy to. Pytanie, czy glosolalią, czy jubilacją, bo tu jeszcze byśmy weszli w spór za chwilę, Dobra. Co to jest za rodzaj daru. Bo znowu, my mamy pewną tradycję opisywania tego w kościele łacińskim. I teraz, dlaczego wydaje się, że jest przerwa od czasów ojców aż do tego XX wieku, w którym mamy tak zwane nowe wylanie Ducha Świętego? I takie punktowo jeszcze możemy na mapie pokazać. Bo intensywne życie chrześcijańskie, które jest potrzebne do tego, żeby można było przeżywać pewne rzeczy, ono się działo przez długi czas we wspólnotach zakonnych. I wystarczy trochę się oderwać od zwykłego życia parafialnego, które rzeczywiście bywało mizerne pod tym względem, i zerknąć tam, gdzie intensywnie żyją chrześcijanie w XIII wieku, w XV wieku, VIII wieku. I tam też się pojawią dary, które nas zaskoczą, jeśli chodzi o ich właśnie też ten zewnętrzny przejaw. I tam będziemy mieli wszystko to, co mamy, tak? Znaczy, jeżeli, prorokowanie, języki, tak? Uzdrawianie. No, weźmy sobie Summę Świętego Tomasza. Tomasz komentuje dar proroctwa i mówi, że to jest najważniejszy w ogóle z darów Ducha Świętego w Kościele. Tomasz Zakwinu w XIII wieku normalnie ma kawałek traktatu. Czyli niepodejrzany charyzmatek z nie wiadomo którego kościoła, tak? To cały czas
tam jest. Mhm. I teraz, jeżeli my weźmiemy, nie wiem, Teresę z Avila, tak? XVI wiek, mistyczka, wizje, i tak dalej, i tak dalej. Ekstazy i tak dalej. To tam się mnóstwo z tych rzeczy, które się dzieją dzisiaj jako zjawiska, tak zwane zjawiska charyzmatyczne, jest opisanych, zanalizowanych, skomentowanych, a czasami skrytykowanych wręcz. Mhm. No tak, bo ona też starała się weryfikować, co się dzieje, czy wszystko jest z Ducha Świętego. To, co my nazywamy dzisiaj zaśnięciem w Panu, czy jakoś tam jeszcze inaczej spoczynkiem i tak dalej, a co w klasycznej nomenklaturze Kościoła Łacińskiego nazywa się zachwyceniem lub ekstazą, w zależności od typu dynamiki, no to Teresa gdzieś tam komentuje na boku, że no tak, są takie siostry w klasztorze, które są w stanie tak cały dzień potem leżeć, żeby się od roboty wymigać, tak? Więc my mamy czasami kłopot taki, że nie znamy własnych korzeni. Znaczy nie znamy własnej tradycji duchowej. Też posługujemy się w związku z tym innym słownictwem i nie namierzamy, co jest się pod jakimi słowami, terminami kryje. Przejęliśmy tak? terminologię bardzo często protestancką. Od kościołów innych wyznań i nam się nie spina to potem z tradycją, nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z tymi samymi zjawiskami i tym samym duchem na pewno, a najprawdopodobniej w ogóle tymi samymi zjawiskami, w których się manifestuje skutek doświadczenia duchowego. A to ja znowu dygresyjkę sobie pozwolę, bo odwrotne zaskoczenie mnie kiedyś spotkało w takiej amerykańskiej, faktycznie protestanckiej, w 100% księgarni przy wspólnocie protestanckiej. Znalazłam naprawdę co lepsze dzieła z klasyki katolickiej, tak jak mówisz, Teresę, Tomasza i tak dalej, bo im to się spinało, mówiąc krótko, to znaczy właśnie odwrotnie, że zauważyli, że to nie jest tak, że jest nowe wylanie, tylko że o tych sprawach, które Pan Bóg tak, a nie inaczej przeprowadza, o działaniu Ducha Świętego, mówili w XIII, XIV tak wieku. Jest taki prąd teologiczny, mało znany w Polsce, który się nazywa teizmem kanonicznym. On wychodzi od metodystów, teraz z głowy oczywiście nie jestem w stanie podać tego teologa, który go zapoczątkował, ale on zwraca uwagę na to, że rzeczywiście pewną słabością tych kościołów poreformacyjnych jest to, że one sobie jakby popodcinały własną tradycję w pewnym momencie. To znaczy próbą tego resetu XVI-wiecznego i takiego przeskoczenia do początków, tak, do tych pierwszych soborów, wycięło sobie cały kawał tradycji, więc mówi tak, my musimy trochę inaczej podejść do kanoniczności. I między innymi na przykład potrzebny jest nam kanon świętych. Czyli my nie możemy wyciąć z tradycji takich postaci, które bardzo mocno wniosły świadectwo Ewangelii, świadectwo doświadczenia duchowego w tradycję chrześcijańską. I to mówi metodysta, mówi o tym, że musimy mieć kanon świętych. Tak, bo on nie myśli o świętym tak, jakby myśmy chcieli wsadzić tutaj, prawda, orędowniku, wstawienniku, do kogo któregoś będę się modlić, choć ciągle prostujemy przez wstawiennictwo, którego się będziemy modlić, ale mówi o tym, gdzie kto jest świadkiem Chrystusa, kto się I, tak... I którędy zadziałał Duch Święty też, nie? Jak chcemy już dzisiaj w naszym kontekście mówić. Więc tu dość istotne jest to, żebyśmy jednak się uczyli własnej historii. Bo wtedy nam się będą spinać rzeczy bardziej i nie będziemy mieli przekonania, że Duch Święty opuścił Kościół w IV wieku, kiedy zaczęły zanikać zjawiska charyzmatyczne. Spał głęboko, pocieszyciel. Udał się na jakąś wyspę bezludną i wrócił dopiero w XX wieku. Dobra, ale wracamy faktycznie do tego hasła nowe wylanie, które ty mówisz, że nowe wylanie Ducha Świętego, które sam powiedziałeś, że było używane i jest do dzisiaj. Sprostowanie było. Natomiast ja bym chciał takiej w ogóle nieumiejętności czy nieporadności rozmawiania na temat darów Ducha Świętego porozmawiać. Z czego to wynika właśnie? Czy to jest kwestia tylko językowa? Czy to jest kwestia namierzenia jakiejś rzeczywistości? Czy to jest kwestia no, tej ławki, o której powiedziałam, tak? Że jest ławka zarezerwowana, tu Duch Święty wstąpi, bo będą te znaki, z którymi mamy trochę problem, ale jedni bardzo się z nimi identyfikują, charyzmatyczne, a inni absolutnie chcą być z daleka. A w związku z tym potem dochodzi do czegoś takiego, że tam, gdzie się modlą tylko i wyłącznie litaniami i różańcami, to możemy uważać, a to tam nie będzie Duch Święty wstępował. No jakiś kuriozum. Ja przepraszam, ja to przerysowuję, ale wiem, że ty wyczujesz, o czym ja mówię i zaraz będzie większy porządek. Znaczy nie ma trików modlitewnych, które są skuteczniejsze, jeżeli chodzi o sprowadzanie Ducha Świętego. Okej. Okay. Od tego trzeba zacząć. Bo Duch Święty przychodzi tam, gdzie jest szczerze przyzywany. A czasami przychodzi tam, nawet gdzie go nie chcą. Jest Bogiem. Kto Boga temu zabroni?
Natomiast to nie jest tak, że teraz jak my będziemy uwielbiać, to Duch Święty zstąpi na nas lepiej, a jak będziemy odmawiać różaniec, to Duch Święty zstąpi na nas gorzej. Bo to w ogóle nie o to chodzi. Znaczy, to nie jest magia, w której my szukamy najbardziej skutecznego zaklęcia. Jak je znajdziemy, to je potem stosujemy i ona nam przynosi efekty. Nie. My przyzywamy Ducha Świętego, próbując otworzyć serce na jego działanie. Czyli kluczowe jest zaufanie, jest otwarcie serca. Przyjęcie przebaczenia i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten standardowy chrześcijański pakiet. Tak, metanoja, nawrócenie, przyjęcie przebaczenia, otwarcie się na nowe życie. A co ze znakami? Z tym, że jednak ta spektakularność, wyjątkowość, nadzwyczajność, ponadnaturalność, coś, co się wymyka, prawda, szkiełku i oku, że też chcielibyśmy, tak? Albo nie mówią, że nie chcielibyśmy, bo to w ogóle już było, się wydarzyło, koniec, już nie potrzeba więcej. I teraz co to jest? Nie? To musimy się zapytać tak, co jest celem życia chrześcijańskiego? Jeżeli celem życia chrześcijańskiego, na ile jesteśmy w stanie to zdefiniować, jest zjednoczenie z Bogiem, nas interesuje zjednoczenie. Teraz, czy dar uzdrawiania jest czymś, co pozwala mierzyć stopień zjednoczenia tego, kto jest nosicielem tego daru? No pokusa jest, wiesz, bo to jak człowiek sobie, nie wiem, z słowa z Ewangelii, z niebo wstąpienia Pana Jezusa, tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą, sobie to przeczyta i powie, ojej, no uwierzyłem, ależ żadne znaki nie towarzyszą temu mojemu niesieniu wiary, wręcz przeciwnie. W ogóle nawet nie mam pomysłu, żeby tak Bogu zaufać, by kłaść ręce na chorych i myśleć, że ci odzyskają zdrowie. No wiesz, ja bym nie chciała, żeby to było tylko takie retoryczne, dziennikarskie tutaj ciebie zagajanie, tylko żeby gdzieś dotknąć tego, co jest i niesamowite, bo takie rzeczy się dzisiaj też w Kościele dzieją przecież, tak? To musimy powiedzieć, że tak. Dzieją się rzeczy przekraczające nas, a z drugiej strony też bym chciała dotknąć tego absurdu moim zdaniem, żeby wpaść w jakieś poczucie oskarżenia, że jeżeli tak się nie dzieje, to coś jest z nami nie tak. No tak mi się wydaje, że to jest absurdalne, ale może prostuj, może to nie one jest. One się dzieją, tylko się nie dzieją na zawołanie. Znaczy, Duch Święty działa tak, jak chce i działa wtedy, kiedy chce. I teraz, jak my będziemy próbować go sprowadzić na siłę w formie, której my się spodziewamy, albo oczekujemy, albo której żądamy, to istnieje niebezpieczeństwo, że za chwilę zaczniemy symulować rzeczy. I to się zdarza też we wspólnotach. Niestety. Natomiast jak my sobie damy luz i powiemy tak, Duchu Święty działa i zobaczymy, co będzie, to on zacznie najpierw przychodzić z rzeczami, które są bardziej jednoczące. I one wcale nie muszą być spektakularne. A jak się zdarzy coś spektakularnego, no okej, to jest skutek uboczny trochę. To jest trochę bonus, nie? A co z tym apetytem, żeby nie powiedzieć pragnieniem, żeby się chciało, żeby Duch Święty właśnie tak zadziałał i od razu też z taką, nie wiem, frustracją, smutkiem, kiedy tak nie działa? No to właśnie może warto się nie nastawiać na to, co Duch Święty ma zrobić i nie dyktować mu tego, co ma zrobić. Nie wchodzić w buty Pana Boga? No, tak fajnie by było, nie? Bo to trochę jest to, tak? To jest trochę ten problem, czy to coś innego? Wiesz co, no nam też grozi to, co Jezus wyrzuca faryzeuszom. Plemię żmijowe żąda znaku. Żaden znak nie będzie dany temu plemieniu, oprócz znaku proroka Janasza, czyli zmartwychwstania Chrystusa. Jeżeli my próbujemy znaleźć jakiś znak, który przekroczy zmartwychwstanie, to znajdujemy się na dzień dobry na błędnej ścieżce. A nie żyjemy w takim czasie, że znowu w sposób taki aż niecierpliwie nerwowy jest potrzebne to, żeby ludzie doświadczali, żeby nie tylko usłyszeli, tylko żeby głoszone im było z mocą. Znaczy, tak my mamy apetyt na przeżycie, na intensywne przeżycie, bo żyjemy w świecie, w którym... Przeżycie ma wartość. Przeżycie ma wartość. Kluczową. W związku z tym domagamy się przeżyć w życiu religijnym i duchowym. Pytanie, czy to jest tendencja zdrowa? No bo znowu, jeżeli my weźmiemy tych najbardziej klasycznych mistrzów duchowości, których mamy, to oni będą powtarzać, okej, to się zdarza, Pan Bóg to czasami daje, potem to odbiera, tak? Potem to znowu daje i w ogóle nie wiadomo, jaki tam jest porządek tego. Więc co innego jest ważne, mówią. Na tak? Co się musicie nastawić? Na dawcę, a nie na dar. Dar przychodzi, dar odchodzi, w sensie tych darów nadzwyczajnych. A nas interesuje dawca. Jeżeli się ustawisz dobrze, czyli ustawisz się na dawcę, na relację, na bycie z, to cię nie zawiedzie.
okej, okay, może przyjść moment nocy, kiedy to będziesz mniej właśnie emocjonalnie przeżywać i tak dalej, ale ten postęp w zjednoczeniu będzie trwał mimo to. Natomiast jak ty się skupisz na poszukiwaniu darów, gorączkowej próbie wrócenia do tego, że na przykład doznajesz zachwycenia, czy spoczynków i zaśnięcia i tak dalej, i tak dalej. To ty zamiast być przy Bogu, w tym miejscu, w którym On cię w ogóle ma i do którego cię doprowadził, to ty będziesz się nieraz cofać albo próbować iść zupełnie inną drogą. Mhm. Bo sobie ubzdurałeś, że w tym Bóg jest intensywnie. Powiedziałeś chwilę temu, że Duch Święty jednoczy, a ja bym właśnie chciała dotknąć tego momentu, że kiedy my rozmawiamy o darach, sposobie działania, charyzmatach, to doświadczamy jakichś wzmożonych podziałów, mam wrażenie, prawda? No chociażby ten na charyzmatyków i tradycyjnych. No jest coś takiego, że chcąc, nie chcąc gdzieś, i tu czasami mam nadzieję, że właśnie teologia jest czymś, co nas może i takie w ogóle powtarzanie, czego Kościół naucza, że to nas może kapitalnie pogodzić, ale dzieje się coś takiego, że nie umiemy w ogóle rozmawiać w sposób jakiś sensowny o działaniu Ducha Świętego dzisiaj, bo bardzo szybko jesteśmy w stanie się rozejść. Witamy w Koryncie. No tak. Nie? To znaczy polecam lekturę 12, 13, 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, bo to jest dokładnie o tym. To znaczy to jest doświadczenie pierwszego pokolenia uczniów. Kiedy oni doświadczają żywo dziejących się rzeczy, najpierw tego, że w Chrystusie mają nowe życie, a potem, że w tym nowym życiu działa Duch Święty. I jaki błąd popełniają? Koncentrują się na darach zamiast na dawcy. Wystarczy naprawdę 12 rozdział przeczytać. I co im Paweł mówi? Nieważne, jaki macie dar. Wy go macie w miłości dać na służbę. I nie rozkminiać tego, kto jest ważniejszy, bo ma taki dar, a kto jest ważniejszy, bo ma taki dar. Niemniej wydaje mi się, że Paweł tam robi też coś, z czym my mamy dzisiaj problem. To znaczy, że jednak oprócz tego sygnału, o którym ty mówisz, tak, że skupcie się na dawce i na tym, jak można służyć później tymi darami, to jednak po kolei tłumaczy, który dar jest od czego, jak gdyby jak nim posługiwać i tak dalej. I ta cała kwestia nomenklatury, ja tak sobie to nazwę, mam wrażenie, że ona dzisiaj też się nam odbija jakąś czkawką, bo tej nowomowy chrześcijańskiej mamy bardzo dużo i każda jakaś tam podgrupa nazywa różne rzeczy i nawet jakbyśmy popatrzyli tylko na przykład na grupy charyzmatyczne, takie też umownie nazwijmy, to różne rzeczywistości nazywają różnymi terminami. W obrębie Kościoła katolickiego znajdziemy różne nazewnictwa, w obrębie innych wspólnot jeszcze więcej. Dla katolików tradycyjnych to będzie totalnie niezrozumiała mowa. Jak się tu dogadać? Przede wszystkim mieć świadomość tego, że te języki mają prawo być różne. Czyli jest okej. Okay. To ważne jest komunikacja. Jest okej okay do momentu, w którym my mamy świadomość tego, że jak nazywamy rzecz, to możemy ją nazwać w wielu językach. I to samo możemy nazwać modlitwą w językach i to samo możemy nazwać jubilacją. Bylebyśmy mieli świadomość, że to, że inni mówią jednym innym językiem, to nie znaczy, że mówią o czymś innym. I teraz to, że jednemu Bóg daje się doświadczyć w taki sposób, nie oznacza, że on jest lepszy, i ta wspólnota nie jest lepsza dzięki temu, że akurat ma taki rodzaj doświadczeń albo taką duchowość od innej, która ma inną. Nie są lepsze. No tak, ale wiesz, ktoś powie, zasnął w Panu i drugi się przestraszy, że umarł. Ktoś powie, że prorokował i ten myślał, że poszedł do wróżki. Ja takich kuriozalnych rzeczy chcę teraz dotknąć, ale trochę tak. No, tu wracamy do formacji jednak, nie? To znaczy, Paweł nie na darmo pisze ten list. Więc zachęcam do tego, żeby sobie zerknąć jednak do katechizmu na przykład, albo do Soboru Watykańskiego II, ale wystarczy do katechizmu. I tam jest taki kawałek o charyzmatach. Naprawdę bardzo sensownie napisany. I to sobie poczytać. Uporządkuje i tym, którzy w tej przestrzeni charyzmatycznej czują się jak u siebie i tym, którzy patrzą na nią z dużą dozą nieufności? Bo jedni i drudzy tam troszkę oberwą. To znaczy, po pierwsze, ci, którzy są bardzo zdystansowani do charyzmatów, to zobaczą, że mamy je przyjmować z dziękczynieniem i ku pociesze. I to, że są w ogóle też. No to, że są, to w ogóle jakby nie ma... Ale czasem też to trzeba przypomnieć. Ale że cały Kościół ma je przyjmować z dziękczynieniem i ku pociesze i otrzymują je wierni wszelkiego stanu. Znaczy tak naprawdę sugestia jest taka, że... Dla wszystkich. I że one są jedne bardziej spektakularne, a drugie bardziej zwyczajne.
I w drugą stronę do charyzmatyków jest taki delikatny przytyczek pod tytułem, że nie należy się po tych nadzwyczajnych spodziewać pochopnie owoców duszpasterskiej działalności. To znaczy, to nie jest hokus pokus. No właśnie. Albo jak tego nie ma, to też nie znaczy, że już klapa. Tak? Że, dokładnie. Że my teraz zrobimy nie wiadomo co i w ogóle się wszyscy nawrócą. Nie, no, słuchaj, wiemy, że się nie nawracają. Przepraszam, ale ja, dzieje się wokół mnie trzecia fala charyzmatyzmu w Polsce i po dwóch poprzednich falach, które nie, też były intensywne i też robiły ciekawe rzeczy, fajne rzeczy i sensowne. Nie przemieniły. Nie nastąpiło gigantyczne nawrócenie. Nie? To znaczy, złośliwi mówią, że nowa wiosna Kościoła miała nadejść i jakoś tak skończyła się taką samą jesienią, jak wszystkie inne wiosny poprzednio. To jest trochę złośliwe, ale my czasami, mam wrażenie, przeceniamy to, w jaki sposób ma oddziaływać na przykład ta widzialność charyzmatów nadzwyczajnych. Ona naprawdę jest o wiele trudniejsza dzisiaj do przyjęcia, także dlatego, że my ciut więcej wiemy o ludzkiej psychice i wiemy, że w tym, co czasami bardzo jednoznacznie uważa się za nadzwyczajne jest po prostu mnóstwo działania ludzkiego układu nerwowego. I analogicznie działającego w innych religiach w ogóle i w innych doświadczeniach. Więc nie będą nam ludzie pokotem padać na twarz przed tymi doświadczeniami, także dlatego, że jesteśmy w stanie je zinterpretować w sposób zdystansowany od wiary. I im bardziej ignorujemy tę możliwość, tym bardziej czasami też wystawiamy się na śmieszność. Nie? Mówiąc ludziom, patrzcie cud, no, oni wzruszają ramionami i mówią, ale patrzcie do biblioteki. Więc to, nie, to też jest pewne niebezpieczeństwo. Bardzo warto zachowywać tu równowagę, to znaczy z dziękczynieniem i ku pociesze, ale bez spodziewania się pochopnego, nie wiadomo jakich owoców w nawróceniu. Nas interesuje Duch Święty, który nas prowadzi do pełni życia w Bogu. I to jest kluczowe. I interesuje nas to, żeby tego Ducha Świętego przyjęli inni. I jak się uda, to także może za sprawą naszego świadectwa. Ale generalnie to my się wydajemy do dyspozycji, a nie zarządzamy tym procesem. A na koniec zapytam cię o doświadczenie Ducha Świętego w twoim życiu. No, ale to musisz doprecyzować, bo to jest tak ogólne, że... Chciałam dać ci trochę wolności, ale okej, już próbuję doprecyzować. Byłabym, szczerze mówiąc, ciekawa, czy powiesz właśnie o takim doświadczeniu, no, które wiem, że też jest właśnie takim związanym z wylaniem Ducha Świętego, doświadczeniem charyzmatycznym, doświadczeniem tego czasu w Kościele. No więc jeżeli tak, to fajnie, żebyś o tym powiedział. Natomiast pewnie bardziej mnie dzisiaj też interesuje takie doświadczenie powszednie, z chleba naszego powszedniego. Myślę, że modląc się o chleba naszego powszedniego, modlimy się nie tylko o jedzenie, ale właśnie też o to towarzyszenie Ducha Świętego nam codziennie. Wiesz, ja w pewnym momencie odkryłem bardzo mocno ten taki klasyczny opis siedmiu darów Ducha Świętego w kategoriach takiego codziennego doświadczenia. I to już po okresie takim chmurno-charyzmatycznym swoim. Bo był. Jest, to znaczy ja jak wpadam na jakieś spotkanie uwielbieniowe, to się czujesz u siebie. Czuję u siebie. Nie jest to coś, co jest moim jakby szczególnie umiłowanym sposobem przeżywania wiary, bo ja mam na co dzień trochę ludzi wstręt, nie? Więc szukam bardziej wyciszonych form, dla siebie szukam bardziej wyciszonych form, a dla mnie to są rzeczy posługowe najczęściej. Więc ja raczej na spotkaniach modlitewnych nie odpoczywam. W sensie, bo mnie się włącza momentalnie odpowiedzialność za tych ludzi i to jest, wiesz, to jest trudne, nie? Natomiast od wielu lat mam jakieś takie funkcje w Kościele związane też z odpowiedzialnością za innych. I z jakimś przygotowywaniem ważnych decyzji, albo z podejmowaniem mniej lub bardziej ważnych decyzji. I czasami te decyzje trzeba podejmować na niedostatecznych przesłankach. Czyli licząc na... Światło z góry. Rachunek prawdopodobieństwa albo na Ducha Świętego, tak? Teraz mój mózg wie, że z jednej strony to jest hazard.
a z drugiej strony dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa. Nie? I to męstwo gdzieś tam, to jest coś, co mnie czasami ratuje, to znaczy, kiedy mój mózg mi mówi, no, nie masz dostatecznego materiału, żeby podjąć decyzję, która będzie do końca odpowiedzialna, no to pozostaje Duch Święty. To znaczy, to dla mnie to jest czasami taki moment, w którym okej, po ludzku zrobiłeś, co mogłeś, fajnie, że Duch Święty prawdopodobnie temu towarzyszył, a teraz trzeba po ten piąty dar, czyli odwagę. Hmm. I trudno. Czyli faktycznie doświadczenie Ducha Świętego w konkretnej prozie życia. Bardzo w prozie. Znaczy, dla mnie to jest naprawdę najżywsze. Mhm. Nie? Kiedy ja wiem, że... Bo też mam takie już doświadczenie, że okej, tam są błędy. Znaczy, zdarza mi się pewnie nie rozeznać dobrze. Ale też mam takie doświadczenie, że przez nie najlepiej rozeznane rzeczy i coś, co sam uważałem na przykład za błąd w pewnym momencie, ale zdarzyło mi się wziąć odpowiedzialność za to i tak dalej, to coś jednak gdzieś tam Pan Bóg wybudował. Nie? Tu już nie chcę, nie, bo to są delikatne przykłady bardzo, ale mam nadzieję, że na tym poziomie ogólności możemy zostać. I to jest fajne i tego z czasem jest coraz więcej, to znaczy im dłużej żyję, tym bardziej widzę, że jakieś tam rzeczy, które trzeba było podejmować trochę na zasadzie właśnie Duchu Święty ratuj, bo ja tego nie wiem, czy to ogarnę, to jednak coś z tego wyrosło. Mimo tego, że na przykład rok po, czy dwa lata po wyglądało na to, że to jednak należało się powstrzymać wtedy, nie? Więc to jest też takie, nie? Być może to jest moja interpretacja nałożona na rzeczywistość, ale no, jednak ona jest dość mocno wierząca. A o cudowność jeszcze ci na końcu zapytam. Jest jakaś przestrzeń dzisiaj w życiu, kiedy widzisz, że właśnie tego takiego przekraczającego logikę, wyobrażenia, oczekiwania działania Ducha Świętego potrzeba k tobie, Kościołowi, temu miejscu, w którym jesteś? Wiesz co, to dla mnie to jest ciągle, wrócimy do poprzedniego podcastu, to znaczy dla mnie to jest przestrzeń, kiedy ludzie otwierają sobie serce ku nawróceniu. Spowiedź. I ku przebaczeniu. Cały ten proces związany z nawróceniem. Nie? Bo spowiedź jest punktem dojścia najczęściej. Mhm. Ale gdzieś tam wcześniej się dzieją rzeczy i one się raczej nie dzieją bez Ducha Świętego. Znaczy, człowiek, który potrafi w którymś momencie uznać swoją odpowiedzialność za zło i się, nie, z nią zmierzyć, to jest poważna rzecz. Znaczy, ja nie znam bardziej cudownej rzeczy, którą robi Duch Święty, niż to. To jest u Jana, tak? To jest ten jeden z trudniejszych fragmentów, ale jak Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. Nie? O sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Bardzo polecam ten fragment. I to przekonywanie o grzechu nie jest przekonywaniem ku potępieniu. Ono jest przekonywaniem ku nawróceniu. I to jest w ogóle główne działanie, moim zdaniem, Ducha Świętego. To znaczy, on działa w głębiach serca po to, żebyśmy uznali, że w Chrystusie jest zbawienie, a że my się sami nie zbawimy. I tam są najcudowniejsze rzeczy. I konfesjonał jest fajny, bo tam się zbiera owoce trochę tego. Ale właśnie konfesjonał nie jest, to się nie dokonuje w konfesjonale. Tylko wcześniej. To się dokonało wcześniej. Mhm. I to najczęściej dokonało się w intymności serca tego człowieka, gdzie jest tylko on i Duch Święty. Mam, proszę Państwa, taką gorącą nadzieję, że trochę nam się udało odszufladkować, tak, wyciągnąć z jakichś takich schematów, gdzie tam Ducha Świętego sobie sami wsadzamy, każdy po swojemu, że tak. I gdybyśmy teraz mieli rozpocząć, czy kontynuować naszą rozmowę, gdzie zauważamy, że Duch Święty działa, to byśmy jeszcze mogli tutaj długo, długo posiedzieć, ale dziś już nie siedzimy, może jeszcze wrócimy do tego tematu. Ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, dzięki serdeczne. Przyjdź Duchu Święty i kończymy. Dzięki. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.